Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the School of Education of the Polish-American Freedom Foundation and the University of Warsaw, I would like to welcome Professor Barry Zuckerman, our guest from the Boston University School of Medicine. Let me say just... Let me say just a few words about us. The School of Education is a very special place for many reasons. First of all, is a union between the non-governmental organization and the University of Warsaw. And secondly, and I assure you, we are the only place in Poland which prepares future teachers, combining intense practical experience with academic knowledge. And ourselves, we learn a lot from the best teachers training institutions, both from Europe and America. So it's a great honor and pleasure for us to host you here, Professor Zuckerman. Thank you very much. And thank you very, very much for coming, for this meeting with us. And I wish you a very warm and inspirational stay in Warsaw. Okay. Thanks a lot. Thank you for that wonderful introduction. Maybe this will be a number one. Have you had pediatricians ever here before talking? If not, it speaks towards your openness to ideas from other disciplines. Thanks a lot. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze dwa zdania w języku polskim. Chciałam Państwa wszystkich bardzo gorąco i serdecznie powitać w imieniu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jak mówiłam wcześniej w języku Szekspira, choć z pewnością nie z jego akcentem, to jest bardzo wyjątkowe miejsce ze względu na tę niezwykłość łączenia praktyki z teorią, której spoiwem jest namysł, refleksja. No, długo by o tym mówić, to nie jest teraz miejsce i czas, ale chciałam powiedzieć, że wyjątkowe miejsce, a więc i wyjątkowy gość. Dzięki tutaj naszej współpracy z Fundacją Powszechnego Czytania bardzo serdecznie dziękujemy. Ja już oddaję głos tutaj dla przedstawienia naszego gościa. Bardzo serdecznie Państwa witam. Maria Deskur, nazywam się, jestem z Fundacji Powszechnego Czytania i wspólnie ze Szkołą Edukacji ten wykład dla Państwa zorganizowaliśmy. I trzy sekundy o jakby podłożu. Trzy lata temu, czytając o promocji czytania na świecie, szukając inspiracji, co właściwie należy zrobić, żeby ludzie, dzieciom więcej czytali, natknęłam się na pracę profesora i tak się złożyło, że przy jednej z nich był jego e-mail. No i ja jako taka osoba, która gdzieś stara się te kontakty no, szukać i łapać ludzi za rękę, napisałam do profesora Zuckermana, że bardzo dziękuję za co robi i właściwie codziennie dziękuję Panu Bogu, że takie osoby jak on istnieją. Na co profesor odpowiedział mi: Hi Maria, what can I do for you? That was your answer. No więc jakby tak się zaczęła nasza znajomość lekko wirtualna. I od tego czasu Fundacja Powszechnego Czytania powstała i realizujemy projekt, zaczęliśmy realizować projekt, który nazywa Książka na receptę, recepta na sukces, który jest całkowicie właściwie oparty o badania i doświadczenia i pasję profesora. I dzięki przyjaźni właśnie ze Szkoły Edukacji z różnymi innymi świetnymi miejscami udało się profesora zaprosić. I właściwie tyle. Ja już nie będę więcej Państwu czasu zabierać. Profesor opowie o swoich badaniach, doświadczeniu i mam nadzieję, że będzie to dla Was wszystkich inspiracją. Dziękuję. Thank you. Maria is a force,
And if any of you want to start really doing new and exciting and innovative things, she's the person you should follow. Maria jest siłą natury i jeśli chcecie robić nowe, innowacyjne, świetne rzeczy, to naprawdę ona jest właśnie osobą, w której kroki powinniście pójść. I wish I could speak to you directly in your language, but I guess that's a deficiency in my own education. Chciałbym móc mówić do was w waszym własnym języku, ale no niestety moja edukacja jest pod tym względem wybrakowana. My understanding is most of you, and I'm delighted, are already teaching and are here partly because you're getting further academic education and training to do more to help children, which I, you know, think is wonderful. Z tego co rozumiem, większość z was już w jakimś stopniu uczy i jesteście tutaj, żeby dalej się rozwijać, zdobywać więcej akademickiej wiedzy, co uważam, że jest świetne, bo pomaga dzieciom, czym ja też się zajmuję. And I'm going to be talking about early development and early learning and early reading, which is almost close to starting at birth. So this may not be directly relevant to you, but what happens in the first 5 years are the building blocks that get children ready to learn when they enter school. And while you may not directly be involved with the children, at a community level, there are things you might be able to do that will be helpful to children if you understand this information. To, o czym ja będę mówił, to dotyczy wczesnego rozwoju i wczesnego uczenia się czytania, co może nie dotyczyć do końca bezpośrednio tego, czym wy się zajmujecie, ale na pewno wiąże się z tym, bo to są takie wczesne cegiełki budujące kulturę czytania, więc na pewno to, czym wy się zajmujecie, to pomoże tworzyć taką społeczność, która się skupia na tym i docenia wagę tego. I will be emphasizing what we've learned from neurologists about the brain, what we've learned from educators and psychologists about early learning. Będę mówił o tym, czego nauczyliśmy się od neurologów na temat mózgu, na temat umysłu, tego, czego nauczyliśmy się od edukatorów na temat wczesnego rozwoju. To make the point about how early is different than later when you have school children, I'm going to show a video, which I usually show after my talk, but after speaking to your colleagues just a half hour ago, I decided to show it first to, because a picture is worth a thousand words. Żeby pokazać to, jaka jest ta różnica pomiędzy tym wczesnym rozwojem, a trochę tym, czym wy się zajmujecie, pokażę wam nagranie, które zazwyczaj pokazuję na koniec swojego wykładu, ale po rozmowie z osobami, które zorganizowały to, doszedłem do wniosku, że puszczę teraz, bo jednak obraz jest wart 1000 słów. What you will see is in a pediatrician's office and the father is asked to read to the child. The child's about 10 months old. To, co zobaczycie, to jest w gabinecie pediatry i ojciec zostaje poproszony o przeczytanie coś swojemu dziecku, które ma około 10 miesięcy. And what you'll see is that father starts reading, but the child's giving clear signals this is not working. Then you'll see the pediatrician come up and spend 10 seconds modeling for the father. He will then imitate her with great success. Więc to, co zobaczycie, to jest, że ojciec zacznie czytać dziecku i to dziecko będzie dawać wyraźne sygnały, że to nie działa. Po czym pediatra podejdzie, pokaże, zamodeluje to, jak można czytać przez 10 sekund i ojciec zacznie powtarzać po niej to, co powinno się wydarzyć i natychmiast efekt będzie widoczny. So when we talk about reading for children under 3, we're not talking about reading the way you normally do, and I will make that point, but let's watch the video first. Więc kiedy mówimy o czytaniu dzieciom poniżej 3 roku życia, to nie mówimy o czytaniu tak, jak zazwyczaj się o nim myśli, o czym będę mówił i będę wam pokazywał. Najpierw zobacz nagranie. The snowy day, man. They can't see that. So. One winter morning, Peter woke up and looked out the window. Snow had fallen during the night. It covered everything as far as he could see. Ooh. You see it. Come on. Let's see. After breakfast, he put on
snowsuit and ran outside. The snow was plowed up very high along the street to make a path for walking. He turned the pages. What's going on in here? What's he doing? See? Where's the boy? Can you show me the boy? Is that the boy? Yay. Good job. Okay, I'm done. You want to see? Oh, look at the boy. Look, Muscle Man, that's the boy. He washing up. See, that's how you wash up, Muscle Man. Yeah? So, see? Yeah, turn it. Go ahead. Go ahead. Turn it and more. Open up the book. The point is, reading is not, reading to a one-year-old, a two-year-old is not what we do. The book is a tool for conversation and an interchange. And we don't have a better word. We sometimes call it book sharing. But I worry when we send the message, read to your baby, it doesn't work. And I'll talk a little bit about the brain and why it doesn't work. Konkluzją tutaj jest to, że kiedy mówimy o czytaniu dzieciom, tak małym, to nie mówimy o prawdziwym czytaniu. W sensie bardziej chodzi o rozmowę, która jest facylitowana przez książkę. I my nazywamy to czasem dzieleniem się książką, dzieleniem czytania, ale bo martwię się o to, że kiedy mówimy do ludzi, czytajcie swoim dzieciom, to ten przekaz nie trafia do nich. A to jest bardzo ważne, o czym zaraz będę mówił, dlaczego. From our National Institute of Education many years ago, after reviewing the literature, the conclusion was, and then you can read this yourself in Polish. Po wielu latach badań i badań literatury też naszego Narodowego Instytutu Edukacji, konkluzja była, że czytanie na głos dzieciom jest jedyną najważniejszą aktywnością w budowaniu wiedzy koniecznej do ostatecznego sukcesu, osiągnięcia ostatecznego sukcesu w czytaniu. We've learned a lot about how children's brain works, but that doesn't tell us any more than what we can observe that works, because when a child's engaged, whatever we're doing, they're learning. If they're not engaged or they're screaming, they're not learning. Dowiedzieliśmy się wiele na temat tego, jak działają umysły dzieci, ale to tak naprawdę nam nie pomogło ocenić, co działa, bardziej niż po prostu empiryczna obserwacja. Kiedy widzimy, no jeśli dziecko jest zaangażowane, a kiedy nie jest zaangażowane i kiedy nie uczestniczy w tym, co się dzieje. The other thing is, the brain has become an interesting way in the States and maybe here too, to get the attention of business people and politicians. Somehow if you use the word learning or having an interaction with your parents, that sounds nice, but when you say the brain is developing and making connections, somehow that gets the attention of our political leaders. Druga kwestia jest taka, że kiedy używamy słowa umysł, mózg, to wtedy nagle wzbudza to zainteresowanie polityków i też biznesu. Kiedy mówimy o uczeniu się i o rozwijaniu, to nie ma tego samego po prostu efektu i nie wzbudza takiego zainteresowania, jak powiedzenie rozwój mózgu. So we use that image, metaphor a lot, because it seems to work. Więc my używamy tej metafory bardzo często, bo zdaje się działać. So here's your first lesson in brain development. Tu wasza pierwsza lekcja w rozwoju umysłu. At birth, you see these are brain cells. They're called neurons, and they have potential connections. To są neurony, które mają potencjalne połączenia. But they're not really connected. As you can see, it would be like having telephones in Boston and telephones in Warsaw. They're not connected, it's not going to work. Ale przy urodzeniu, jak widzicie, one nie są połączone. To jest trochę jakby mieć telefon w Warszawie i telefon w Bostonie, ale one nie są w jakikolwiek sposób połączone ze sobą. So what happens even before six at one, millions and billions of connections between these nerve cells are made. Więc co się wydarza nawet przed szóstym rokiem życia, tylko na przykład w wieku już jednego roku, to zaczynają się pojawiać po prostu miliony, miliardy połączeń.
And if you see the difference from birth to 6 years old is the same number of brain cells, but much more connections. Więc ta różnica, którą to widać pomiędzy tego jak przy urodzeniu, a potem w wieku lat 6, to jest ta sama liczba neuronów, ale dużo, dużo więcej połączeń. And then you see at 14 years of age, less connections. And we all think, you get older, things fall apart, but not at 14. A potem w wieku lat 14 nagle znowu mniej połączeń i myślimy sobie, no dobra, jak się człowiek starzeje, to trochę się rozpada, ale chyba nie jednak w wieku lat 14. So this is a part of the adaptive capacity of a brain. The nerve connections that are used stay, and the ones that don't use, that sort of excess, they get pruned, they go away, they disappear. It would be like lifting weights with this hand and it gets bigger, but I don't lift weights with this one and it gets weaker. To jest element umiejętności adaptacyjnej mózgu. Czyli połączenia, które są wykorzystywane, się wzmacniają. Połączenia, których nie korzystamy, obumierają. I to jest trochę tak, jakbyście ćwiczyli na siłowni i cały czas tylko ćwiczyli jedną rękę, która będzie się robić mocniejsza i mięśnie się będą budować, a druga właściwie więdnie. So, someone did a brain study of violinists who in this hand, their fingers move very fast, very coordinated, and they looked at the part of the brain, work these fingers, it was much bigger than the brain of people who don't play the violin. So it says that this exercise of doing it, that's why it gets good, because it's bigger. The brain is bigger and the behavior is more sophisticated. Ktoś zbadał skrzypaczy, którzy tą ręką bardzo szybko wykonują ruchy. I badania pokazały, że w mózgu, ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za te ruchy, właśnie była bardziej aktywna i bardziej wzmocniona. Więc to jest właśnie pokazuje, że to ćwiczenie powoduje budowanie, jak w przypadku mięśni. The same thing is true in a study about bilingualism. To samo dotyczy badania nad dwujęzycznością. So the brain somehow is open to children to learn two or more languages when they're first 5 years. And teachers have taught me to say that language is caught, not taught. Badania pokazały, że umysł dziecięcy jest bardzo otwarty na uczenie się języków do 5 roku życia i moi nauczyciele mówili mi, że język jest chwytany, a nie nauczany. So think about when you learn a language, another language when you're 10 or 15, you have to memorize the words and you have to memorize the rules of grammar, but you don't early on because this language part of the brain is still active and open. Więc jak ma się 14 czy 15 lat i uczy się języka, to trzeba zapamiętać różne słowa, zapamiętać reguły gramatyki, ale jak się jest młodszym, to tak nie jest, dlatego że ta część mózgu odpowiedzialna za język jest jeszcze bardzo otwarta i aktywna. So they did a study again of brains where they had children who were bilingual in the first few years of life, spoke the first language, it lit up this place, spoke the second language, it lit up in the same place. I przeprowadzono badania dzieci dwujęzycznych, które mówiły w dwóch językach do 5 roku życia i kiedy one używały jednego języka, to ich mózg rozświetlał się w jednym miejscu, kiedy używały drugiego, rozświetlał się w tym samym miejscu. And then they did the people who spoke two languages but learned the second language when they were teenagers. The first language it lit up in the same place, but the second language lit up somewhere else. Ale w przypadku ludzi, którzy poznali ten drugi język w wieku na przykład 15 lat, to kiedy mu używali jednego, mózg podświetlał się, rozświetlał się w jednym miejscu, a tego drugiego w zupełnie innym. And that somewhere else is probably more the memory, memorizing the words, memorizing the rules of grammar. So it's harder and less efficient. It's still possible, but a different part of the brain had to do it and had to do extra work. I to inne miejsce pewnie dotyczy pamięci, bo to uczenie się języka wtedy wymaga zapamiętywania zasad gramatyki, zapamiętywania słów i to jest inne miejsce, to jest też dużo wymaga więcej pracy. So you can see now what gets used early on. We're not talking about bilingualism, but we're probably talking about the difference between language and cognition versus weavers whose fingers can weave and move so fast. That I can't do it, many of you can't, but the kids can do it because they learn it. Those connections remain.
hopefully our children will learn language, the connections for language will remain. I chociaż my nie mówimy akurat o dwujęzyczności, to jednak bardziej mówimy o języku i o poznaniu niż na przykład o tkaczach albo o takich ludziach, którzy plotą rzeczy, którzy jeśli ćwiczą, to te połączenia się robią tak silne, że dzieci potem mają to przez całe życie, tą umiejętność. A my mówimy o języku i o tych umiejętnościach związanych z językiem. One more study about the brain that isn't about pruning is the notion of mother-ease. That's when mothers talk to a four-week-old, an eight-year-old, and they elongate the sound and they increase the amplitude, say, hi, baby. So, druga kwestia to jest jeszcze języka tak zwanego matczynego, czyli jak się mówi do bardzo małych dzieci, to się tak wydłuża słowa i mówi się, cześć, kochanie, i tak mówimy do swoich dzieci. So, who teaches mothers to do that? Nobody. But why do they do it? Because they realize that's the only way they can get the baby to pay attention. I kto uczy matki, żeby tak robiły? Nikt. A dlaczego tak robią? Dlatego, że zdają sobie sprawę, że to jest jedyny sposób mówienia do dziecka, żeby naprawdę chwytać jego uwagę. And so they did a brain study. They had the mother talk to the baby like this, like I'm talking to you. And during the brain study, not much was happening in the brain because the baby wasn't processing it. But when the mother did the mother ease, the brain was active, saying that mothers do that because that's what the baby, their processing is slower. They need us to talk slower and to, you know, increase the tone of our voice to make a connection. I przeprowadzono badanie, gdzie okazało się, że jak matka mówi do dziecka tak jak ja mówię do was w tej chwili, to jego mózg pozostawał, że tak powiem, wyłączony. Nie wzbudzało to zaangażowania dziecka, ale kiedy przerzucała się na matczyny język, kiedy wydłużała słowa, mówiła je wolniej, mówiła je wyższym głosem, to nagle to pozwalało dziecku zaangażować się. And I heard before here that, and that people, at least in Poland, were now saying, telling parents, well, that's babyish, you should not talk to babies that way. I don't know if that's, I see some people shaking their head. Where this information comes from, it is babyish, but that's because babies need that. So this goes back to babies learn differently. And we're learning more and more how they learn, and that's what we have to apply to help them learn. Ja nie wiem, czy to jest aż takie w Polsce popularne, ale trochę słyszałem, że tak, że mówi się, no ale nie wolno tak mówić do dzieci, bo to jest dziecinne i to nie... No tak, jest dziecinne, ale bo mówimy do dzieci i dzieci uczą się inaczej. I my właśnie teraz dopiero badamy to, jak dzieci się uczą inaczej i czego potrzebują. And also someone said, well, sometimes grandmothers will still talk to that to a six-year-old, and that's not needed, though. So child development tells us that there are different stages, and our interaction has to fit with the child's stage of learning and how they will learn. Ale czasem też ktoś mówi, no dobrze, ale jak babcie mówią jeszcze do sześciolatków w ten sposób, no to faktycznie nie jest teraz potrzebne, bo badania nad rozwojem dzieci pokazują, że to się odbywa w różnych etapach i my musimy dostosowywać naszą interakcję do tego, na jakim etapie rozwoju jest dziecko. This is a classic study where people went into families' homes once a month and recorded the verbal interaction. And three groups of parents, professional parents, working class parents, and welfare or poor parents. To jest bardzo takie klasyczne badanie, w którym badacze wchodzili do domów trzech kategorii rodzin i badali interakcje, jak nagrywali interakcje językowe. I to były białe kołnierzyki, niebieskie kołnierzyki i bardzo biedne rodziny. And if you could see here, the difference between the number of words that the children from professional parents heard from children of the welfare parents, 30 million words over 3 years. 30 million word difference. I jak widzicie tutaj, różnica pomiędzy tym, czego ilością słów, które uczyły się dzieci w tych rodzinach, które usłyszały dzieci w rodzinach wyedukowanych versus tych rodzinach bardzo biednych, to jest 30 milionów słów. And at 3 years, this was their vocabulary, and you see the children of professional parents knew more than twice the number of words, and the children of these welfare parents, 500 words at 3 years is borderline delayed.
Tutaj widzicie, ile słów posiadały te dzieci w wieku lat 3 i różnica pomiędzy tymi wykształconymi rodzinami, a rodzinami biednymi, czy na przykład nawet na zasiłku, to jest dwukrotna. I 500 słów to jest minimalna granica, poniżej której to już jest po prostu nieakceptowalne. So this slide was a more recent, that last slide was from 20 years ago. This is from 8 months ago. Poprzedni slajd był sprzed 20 lat, ten dotyczy czego badania przeprowadzonego 8 miesięcy temu. And the research showed it wasn't the parents' income or their education, but the amount of what's called turn-taking, back and forth conversation between a parent and child, and these are the number of turns per hour, and this is their verbal score. So the more conversational back and forth they had, the more the higher the child's verbal score was. I to badanie pokazało, że tak naprawdę nie chodzi o to, jak wykształceni są rodzice albo jaki mają dochód, tylko chodzi o coś, co nazywamy wymienianiem się kolejnością albo mówieniem na zmianę, czyli interakcją, w której najpierw mówi rodzic, potem mówi dziecko. I tutaj jest stosunek tego, jak ile na godzinę razy wymieniają się tym, czyja to jest kolej mówić, a tym, jak podnosi się poziom słów posiadanych. So this becomes another argument that reading is not what children need. They need the back and forth conversation to best learn. Czyli to pokazuje, podkreśla to, że samo czytanie to nie jest to, co dzieci potrzebują. One potrzebują tej konwersacji, tego, żeby była interakcja, która działa w obie strony. So saying that, books are still important, but books for the first year or so should be picture books. Whether it has text or not doesn't matter. The parents can point and say, what's that? You know, point to this. And it's the back and forth that's really important. Not the text, not reading a story. Just like you saw in that video. Więc powiedziawszy to, książki są nadal bardzo ważne. Tylko przez pierwszy rok życia dziecka to powinny być książki z obrazkami, które nawet to, czy mają tekst, czy nie mają, nie jest specjalnie ważne. Ważne jest to, jak z tą książką wchodzimy w interakcję. Czyli, że pokazujemy i mówimy, a co to jest? Co tutaj jest? To jest to, co czyni tę książkę rozwijającą. This study, I don't have the slide, but not only the back and forth, the vocabulary the verbal score was higher, and also the part of the brain, the language part of the brain was bigger. So now we have both the number of words and the size of the brain, and it's the turn taking. It's not the number of words, so it's not here reading text or just having, you know, an e-book, you know, talk about words. It's the back and forth that matters. Nie mam tego slajdu, ale jest też, to badanie też pokazało, że nie chodziło tylko o liczbę słów, które te dzieci posiadały, tylko też o to centrum językowe w mózgu było większe i bardziej rozwinięte. I to chodziło nie o czytanie tekstu i o czytanie dziecku książki, tylko właśnie o tą mówienie na zmianę. Without reading this slide, the metaphor I like to think about, if I would go to a technical, mechanical person and say, make me a machine that will stimulate a two-year-old's language development, learning, social relationships, emotional development, memory, and attention span, I think they would the best thing they could come up with is a book with a parent or adult reading it to them. So the book reading does all of these different things to a child, not just learning. Nie wchodząc jeszcze w to, co jest napisane na slajdzie, gdybym szukał metafory, żeby to opisać, to powiedziałbym tak, gdybym musiał pójść do kogoś i powiedzieć, zbuduj mi taką maszynę, która rozwija umiejętności językowe dziecka, uczy je, jak się uczyć, podnosi jej umiejętności społeczne, zwiększa ich uwagę, wspiera pamięć, to najlepsza maszyna, którą ten ktoś mógłby wymyślić, to byłby rodzic czytający książkę na głos. Bo czytanie na głos jest bardzo... Would you like me to translate the slide? Yes. Jest bardzo korzystne. Tutaj mamy korzyści z czytania na głos. Czytanie dzieciom na głos promuje pozytywne interakcje, buduje, wspiera rozwój językowy, promuje umiejętność czytania, motywuje dzieci do kochania książek, podnosi ich poziom uwagi i wspiera pamięć. So I would like to ask all of you to think about your children when they were one or two,
what it was like them sitting next to you and you sharing a book. It was not just the language. There was an emotional closeness that was extraordinarily special. And the other thing you could think about when you were a child, maybe sitting next to your parent doing that, it's more than just reading. It's almost an unhurried time. It's a really a special time for a parent and child to connect. Chciałbym, żebyście pomyśleli sobie o tym, jak wy ze swoimi dziećmi, jak one miały 2 lata na przykład, to siedzieliście z nimi i czytaliście książkę. To nie chodziło tylko o czytanie książki. Tak samo jeśli jak wy byliście dziećmi i czytaliście z rodzicami, to nie chodzi tylko o książkę, nie chodzi tylko o czytanie. To jest całe doświadczenie, cały moment, który rozwija na wielu poziomach. So the one thing with young children, you don't have to separate emotion from learning. They're really together. To, co jest ważne, to jest, że z młodymi dziećmi nie musimy rozdzielać emocji i uczenia się, bo te dwie rzeczy są bardzo połączone. And I would tell a mother of a 2-year-old with a picture book, it's not about teaching them the alphabet that's important. They will learn to love books because they're sharing books with someone they love, you. Powiedziałbym matce dwulatka, że to nie, która czyta dziecku książkę, że to nie alfabet jest ważny, nie, uczenie się alfabetu nie jest ważne. Ważne jest to, że dziecko pokocha książki, bo dzieli je z kimś, kogo kocha, czyli mamą. And you can just read, this is a summary of some of the things I just said, so you can just read the slide. To jest to takie podsumowanie tego, o czym mówiłem, więc przetłumaczę Państwu slajd. Czytanie na głos versus dzielenie się książką, czyli to, co robił ten ojciec z dzieckiem w nagraniu. So again, we use the word book sharing because not the greatest words, but it's different than reading. Używamy określenia dzielenie się książką, bo to nie jest idealne określenie, ale jest lepsze niż po prostu czytanie. At different ages, there are different things you do that are appropriate for the children's age, so they can, with book sharing, that they can learn. So, you can. W dzieleniu się książką różne rzeczy powinniśmy robić na różnych etapach, które najbardziej wspierają rozwój. So I should translate. Yeah. Więc mamy etapy rozwoju 6 do 18 miesięcy, zabawa, wskazywanie, określanie. 18, yes? The first one. The second one from 18 months to 3 years, dialogic reading. It's the back and forth and asking questions. Where on the page is this? What are they doing? So again, it's more sophisticated than what's that or where is that. So that's called dialogic reading, the early childhood educators, that's what they call it. Więc od 1,5 roku do 3 roku życia pojawia się czytanie jako dialog, tak to nazywają edukatorzy, ludzie zajmujący się rozwojem edukacyjnym, czyli bardziej właśnie takie rozmowa na temat książki, gdzie coś jest, zadawanie pytań, gdzie to jest, co to jest, a nie tylko wskazywanie, tylko wchodzenie w dialog. And at 3 years, storytelling can become part of it, but a story that is an experience that the child had. Maybe, you know, going to the park, going for a picnic, going for swimming, something that they at 3 years to relate to, and then it can become more fanciful as a child gets older. Na następnym etapie pojawia się opowiadanie historii, ale to powinny być historie, to są historie, które są w jakiś sposób odnoszą się do życia dziecka, czyli pójście do parku, zabawa z rodzicami, zabawa z rodziną. Więc to jest takie bardziej zaawansowane i potem im dalej, im starsze dziecko, tym bardziej rozwijają się te opowieści. And sometimes reading the story. I trzeci punkt to czasem czytanie faktycznej treści książki. The other thing is, you know, what are the books that are most appropriate for children at different ages? So you can read that. So Następna kwestia to jest to, jakie są książki odpowiednie do różnych etapów rozwoju dzieci. I na początku mamy od 12 do 24 miesiąca szerokie board or broad? Board. Board, like the so hard the kids, ones. Thick, so children, because they can't turn papers, książki, their fingers. Kartonowe kartki, tak żeby dzieciom było łatwo je chwycić i przekręcić, tak jak w nagraniu. Znajome rzeczy, znajome obiekty, czyli książka zawiera w sobie rzeczy, które dzieci kojarzą, odnosi się do życia dziecka, słowa, które się rymują,
skupione na zwierzętach albo na kształtach, powtarzające się, rozwijające nazywanie i zadające pytania. Yeah? Questioning as in asking, posing questions? Yeah, posing questions, so again, the back and forth. And usually many of the young children's books are good for 2 and 3 year olds, but it's not clear that there's enough good books here in Poland for the 1 and 2 year olds, and we've been talking about that. Zazwyczaj książki dla dzieci są bardzo odpowiednie dla 2-3-letnich dzieci, ale rozmawialiśmy o tym, że tu w Polsce nie jest jasne, czy są wystarczająco dobre te książki dla dzieci w wieku lat 1. You can just read that. Teraz dla dzieci w wieku lat 3 i wyżej opowieści folklorystyczne i legendy, alfabet i count, i książki o liczeniu. One ćwiczą wyobraźnię dzieci i książki mogą być wybrane przez dzieci. And you've seen this. So, what does this mean for you as teachers who teach older children? Więc co znaczy to dla was jako nauczycieli, którzy uczą już starsze dzieci? The most important thing that I wanted to do was to communicate this information. Najważniejsza rzecz, którą chciałem zrobić, to jest przekazać wam tę informację. And then when you go back to your communities in school to figure out with other people in the community what can be done. How do we reach the children before age 3? And how do we reach the parents? Więc to, co wy możecie zrobić, to jest wrócić do swoich społeczności, wrócić do swoich, do tego, gdzie żyjecie i przekazać te informacje i zastanowić się ze swoimi społecznościami, co możemy zrobić, żeby dotrzeć do rodziców i do tego w ogóle, jak dorośli czytają dzieciom poniżej 3 roku życia. And one possibility is that we, that pediatricians like in my country and in Poland will start giving books. So maybe in some of your communities you can figure out to do things with pediatricians because they see the young children regularly. I jedna rzecz, która może się wydarzyć, tak jak u mnie, jak w Stanach się teraz dzieje, to jest, że pediatrzy mogą dawać książki rodzicom, bo oni mają styczność z tymi dziećmi na wczesnym etapie, więc może w swoich społecznościach możecie pracować nad tym, żeby właśnie to od pediatrów rodzice otrzymywali zarówno książki, jak i instrukcje na temat tego, jak je czytać. Or maybe you make, you know, videos or other ways to communicate information to get the attention of parents that reading to young children is different than reading to older children. Albo może możecie stworzyć wideo, nagrania, jakieś inne sposoby na to, żeby przekazać swoim społecznościom i rodzicom, że czytanie dzieciom poniżej 3 roku życia to jest co innego niż czytanie dzieciom starszym. And not only is this information will be helpful to an individual child in their for their future, but hopefully as teachers it will help you because when you get children starting school and some are performing like this and some are performing like that, it's challenging. So you want to bring, you want to build the building blocks before children enter school to make the difference less. I to, co potem w sposób, który to dotyczy was jako nauczycieli, to jest, że to może wam pomóc na dłuższą metę, bo w tym momencie, jak przychodzą do was dzieci i zaczynacie z dziećmi, które niektóre są tu, a niektóre są na bardzo wysokim poziomie, no to jest problem. Więc to, co byście chcieli, to jest, żeby takie właśnie te klocki do budowania, podbudowywania dzieci, tak żeby te dzieci, które zaczynają najniżej, podbudować, żeby w momencie, w którym przychodzą do was i wkraczają w szkolne życie, były już na wyższym poziomie. It would be like if you're buying a car, you want a car that's going to run smoothly. If you buy one that's not made well, you have to spend a lot of time and money keep fixing it up. And that's what we do, that's what you have to do to the children who don't get these early building blocks for reading. Bo to jest jak kupowanie samochodu. Jak kupujecie samochód, to jest taki, który dobrze działa, nie taki, który zanim do was trafił, nie był dobrze zadbany i nie był dobrze eksploatowany. I tak samo jest właśnie z dziećmi, które chcecie, żeby zanim do was trafią, zanim trafią do szkół, mogły być dobrze rozwijane, dobrze uczone. So I want to thank you and I'll be happy to take questions. Dziękuję wam bardzo i z chęcią odpowiem na wasze pytania. uh,
questions, please? Could someone turn on the light so everyone can see? Pytania jakieś? Czy można by włączyć światło, tak żeby wszyscy widzieli? Ja mam jedno pytanie. Czy przed pierwszym rokiem życia, też jest sens już pokazywania obrazku? I have a question. Before they are one, does it make sense to show books, show pictures? Yeah, good question. I think 6 months is a good time because for children's development, that's when they have joint attention. They can pay attention to a book and back and forth to a parent. So 6 months is the perfect time for a book. Before 6 months, you can read, but you don't have the interchange with the parents. So they can hear the words, but unless you're going to speak in motherese, it's not clear that it's meaningful. So 6 months, and the best picture books at 6 months are pictures of babies' faces. Somehow babies love to look at faces of other babies. And we have, you know, in the U.S., and I think you said you have some here in Poland, there are those kind of books. So that's what I would recommend. And that's what the doctors are going to start giving out here at 6 or 8 months. Babies' faces. You try it yourself. Those of you who have young kids, you'll see how excited they are. Not a picture of an apple, but a baby's face will do it. Bardzo dobre pytanie. Sorry. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że 6 miesięcy to jest ten moment, kiedy można zacząć, bo w tym momencie dzieci zaczynają mieć podzielną uwagę, więc są w stanie skupić się zarówno na książce, jak na jakiejś rozmowie albo jakiejś interakcji z rodzicem. Przedtem no, można dziecku czytać, ale tak naprawdę ono będzie to słyszeć, ale jeśli nie będziemy mówić po matczynemu, to w ogóle mało zarejestruje. A 6 miesiąc życia to jest taki moment, w którym warto jest zacząć i bardzo dobrze jest pokazywać dzieciom książki z twarzami innych dzieci. Bo okazuje się, że dzieci najbardziej w tym momencie, w tym wieku interesują buzie innych dzieci. Nie jabłuszko, nie kotek, tylko buzia innego dziecka. Więc takie właśnie książki też w Polsce i w Stanach będą rozdawać pediatrzy. Takie, które mają buzie innych dzieci. Pracuję na co dzień w największym szpitalu pediatrycznym w Polsce. Na dodatek w takim, w którym nie ma ani jednego telewizora. To jest nasz wkład w lepszy rozwój dziecka. Ale rodzice zastąpili telewizję wszystkimi dostępnymi mobilnymi urządzeniami. I wykorzystują czas, którego nie poświęcają na oglądanie telewizora, na wkładanie dziecku do ręki tabletu i smartfona na laptopa. We saw the same thing in Krakow, in the children's hospital there. I think keeping children engaged when they're in a hospital is important, because other than that, it's scary and boring. But there should be books there. And they should encourage parents to read, and there should be volunteers reading. We have the biggest libraries and the biggest amount of volunteers who are every day ready to read or to play with kids with books. So this book sharing is something what is offered every day to adults. And our parents, our families, they don't want to take this offer, and they rather prefer to put the tablet in the place of living person with book. And how do you understand why they have that belief? I think they are from the generation which didn't read too much. And this is something like love or loving books, and they rather don't have this skill, so they don't see the need to be very close with books. So I think it's something what is in us as a society. We broke something in our education, and current people don't have the skill to use book in everyday life. I agree with you, the same thing in the U.S. Can I just summarize? Oh, yeah. Ja tylko szybko podsumuję dla tych, którzy może nie zrozumieli. Tak, profesor też widział to zarówno w Stanach, jak i też w szpitalu w Krakowie. Uważa, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci
były zaangażowane w cokolwiek w szpitalu, bo inaczej jest nudno i straszno. Strasznie oczywiście, ale no, zastanawia się, skąd bierze się ten problem, na co pani zasugerowała, że jest to po prostu kulturowy już teraz, że jesteśmy, że jest pokolenie ludzi, którzy nie wiedzą jak czytać, którzy nie kochają książek. I teraz profesor będzie odpadał. But this then is the challenge for you, for me and your community. How do you change this? And I think the brain becomes a way potentially to do it. I to jest właśnie wyzwanie w takim razie dla pani, dla nas, dla mnie, dla naszej społeczności, jak zmienić to. I wydaje mi się, że mózg, umysł to jest droga do tego. Particularly for young children. So let me tell you about a study. Zwłaszcza dla młodych dzieci. Powiem wam o badaniu. They had a mother with a one-year-old or something like that and talking the baby, and they hooked them up to a brainwave test, and the mother talked and the baby's brain is activated. Więc w tym badaniu była matka i dziecko około jednego roku, podłączono ich tam do elektrod i one ze sobą rozmawiali, przepraszam, mama z dzieckiem ze sobą rozmawiali, a w tym czasie badacze obserwowali, co się dzieje. They took the same mother saying the same thing and filmed her and put it on a screen, same distance from the child, and nothing was going on, or next to nothing in the child's brain. Nagrali tą samą mamę, puścili ją na ekranie, który był w tej samej odległości od dziecka, co mama w prawdziwym życiu, i w jego mózgu nie działo się nic. So for young children, the message is, it entertains them, but they're not learning. Czyli z młodymi dziećmi wiadomość jest taka, to trochę interesuje, ale ich nie rozwija. Because the brain tells us it needs to be back and forth. And also let alone with a little fun and enjoyment with a person. Bo nasz umysł wymaga, żeby to była konwersacja, dialog, w sensie, żeby była wymiana pomiędzy dwojgiem ludzi. Konwersacja z robotem. A conversation with a robot? I don't think we know yet. Nie wiemy jeszcze. But they're making robots now, and I've seen them. They're having some robots showing emotion and some not. And the ones that show emotion are more effective, you saying the same word. So this is a whole new world. But the point is for young children, okay, go ahead. Jeszcze nie wiemy tego, bo za mało jeszcze w tej dziedzinie się nauczyliśmy, ale wiem, że na pewno są teraz, budują roboty, które niektóre pokazują emocje, a niektóre nie pokazują emocji. I to niewątpliwie ma wielkie znaczenie. Jakby te, które pokazują emocje, byłyby bardziej skuteczne niż te, które nie pokazują. Chciałam przypomnieć, że są takie badania, które pokazują, że no na szczęście tak zupełnie tej telewizji nie możemy wyrzucić, ani filmów edukacyjnych, bo jak są takie programy edukacyjne, w których właśnie bohater zadaje pytanie dziecku, czeka na odpowiedź, jest jakaś interakcja, to one są w jakimś stopniu skuteczne, co daje nadzieję dla tych środowisk, które są środowiskami ubogimi. Tam rzeczywiście ten rodzaj interakcji, on nie jest tak doskonały jak z jeden na jeden, ale jednak no, czegoś uczy. But let me, I think the difference is for youngest children. For three and under, maybe four and under, the back and forth and the emotion and human interaction is learning. Children will not learn from the screen, and you know, because they don't have the back and forth. Myślę, że najważniejsze jest tutaj, żeby wiedzieć, że to jest poniżej do trzeciego roku życia. Naprawdę nie ma nic ważniejszego niż ta interakcja, niż ta rozmowa, niż ta wymiana pomiędzy dwojgiem ludzi, między dzieckiem a osobą. Czy to ma znaczenie, z kim jest ta interakcja? To znaczy, czy to jest tak ważna osoba jak rodzic? Does it have to be someone as important as the parent? Well, for a young child, you know, one, two, they're most comfortable with the parent, but that's the way an adult can build a relationship with a child by having, you know, some episodes of reading, because then the child has these positive interactions and they start liking the person. So it's a good way to make a relationship. No, zazwyczaj w pierwszym, drugim roku życia najważniejszą osobą w dziecka życiu jest rodzic i tą, z którą czuje się najbardziej komfortowo, ale czytanie wspólne może być świetnym sposobem budowania relacji z dzieckiem, czyli jeśli to jest takie młode dziecko, małe dziecko, z którym czytamy, to daje mu poczucie komfortu i zaczyna lubić tę osobę, która z nim czyta. But also, as an analogy,
what we've learned about adult learning, that this kind of lecture is not the best way to learn, but it's with an interaction, a small group discussion. So, you know, this is what we're saying for teachers and our own teaching of ourselves, that discussions and interaction is important. So there's a message there for children too. I analogicznie przecież wiemy na temat dorosłych uczenia się, że takie metody jak wykład, który właśnie przeprowadziłem, to nie jest najlepsza metoda uczenia się i że praca w małych grupach, że dialog i rozmowa są dużo bardziej skuteczne. No więc możemy wyciągnąć z tego wnioski też na dzieci, dla dzieci. Ja mam pytanie o ten język czytań. Mówi Pan o tym przybliżaniu, żeby przyciągnąć do prawa dziecka. Czy to też... Czy w to też włączamy takie zmienianie słów, przekształcanie słów, zmiękczanie, te wszystkie zdrobnienia i duże dziubdziane? Actually, I don't know. I don't think so, because, again, it's elongating the sound and the amplitude, because that's what children can process. So I think the other little things is different. On the other hand, what I say, the expression is the proof is in the pudding. If you get a child's attention, whatever you're doing, something good is happening. Nie wiem do końca. Znaczy, na pewno głównie chodzi o to, że te słowa są mówione wolniej, są przedłużane i też o to, na jakim poziomie, jaki jest ton głosu. Więc te zdrobnienia i tak dalej, podejrzewam, że nie są takie ważne. Ale tak naprawdę, jak się mówi, no, jakby co działa, to działa. To znaczy, jeśli udaje nam się zachować uwagę dziecka, to znaczy, że robimy coś, co działa. I want to say something about the TV and screens in general, particularly for young children, because we're, you know, they can't process that information. So they have actually tested young children how quickly they have to change the scenes to keep their attention. They're not processing it, but they keep looking at it because it keeps moving so quick. So children at different ages, they have different speeds. If you try and watch a cartoon for supposedly a one-year-old or two-year-old, you know, it's ridiculous how fast it moves. But that's to keep their attention, not to help them learn. Jeszcze wracając do telewizji, to przeprowadzono badania dotyczące tego, jak szybko muszą się zmieniać obrazy na ekranie, żeby dziecko, małe dziecko, na przykład roczne dziecko, nadal się skupiało na tym, żeby utrzymywać uwagę takiego małego dziecka. I to jest po prostu takie tempo, żebyście nie uwierzyli. Jak zobaczycie te kreskówki dla malutkich dzieci, to one w takim tempie się tam wszystko zmienia, a to chodzi tylko o to, żeby przytrzymać uwagę dziecka. Ale ono zwraca na to uwagę, co nie znaczy, że się czegokolwiek uczy. The challenge in the US, and educators have challenged them, the next generation of pads is going to have to somehow engage the parent more. Because they're aware of this, they know that a lot of us are saying this isn't any good because there's no role for the parent. You know, they can sort of look in the screen, but, you know, it's not, you know, the screen is doing all the work. And so, you know, for better or worse, their challenge is to somehow engage the parent, child and the screen. Whether they'll be able to do that, but they know that's what they have to do. Ale wyzwaniem dla badaczy, i oni wiedzą, że takie jest nasze wyzwanie teraz, jest zastanowić się, jak zaangażować jednak rodzica w tę interakcję z ekranem, bo wiadomo, że te ekrany będą i też wiadomo, że w tym momencie no, trochę tak by ekran wypełnia rolę rodzica, w sensie tam nie ma przestrzeni na to, żeby rodzic mógł jakoś wchodzić w tę interakcję, więc naszym wyzwaniem, i jesteśmy tego świadomi, jest to, jak budować to, żeby to była taka trójkierunkowa interakcja, rodzic, dziecko i iPad. Ja mam pytanie, ponieważ wykład dotyczył wspólnego czytania z dzieckiem, nie rozwijania dziecka poprzez czytanie dziecku, a jaki jest stosunek pana profesora do nauki czytania dziecka poniżej trzeciego roku życia? Children, how to read below the third year? It would be, can you teach a 9-month-old to walk? Czy można nauczyć 9-miesięczne dziecko, żeby chodziło? I mean, you could make them do this and their legs would move, but you know, they're not neurologically ready. And yes, some children with good memories, visual memory, can probably look at a word and maybe recognize it. But that's not
reading. Reading has to do with something about phonetics and sounding out, and their brain is just not ready for it. Now, of course, there may be some special individuals who can do it, just like some people are really tall, some people can read maybe when they're three, but it's not worth it. Development teaches us that the timing is important. And you all know the concept of scaffolding? Maybe I will. Oh yeah, sorry. Więc tak, można by teoretycznie podnieść 9-miesięczne dziecko i ruszać jego nóżkami, ale ono nie będzie tak naprawdę chodzić. I tak samo jest z dzieckiem poniżej 3 roku życia i czytaniem. O, jeśli ma bardzo dobrą pamięć, to może poznawać różne słowa, ale to nie jest prawdziwe czytanie, bo ono jest neurologicznie jeszcze na to niegotowe, nawet jeśli są wyjątki, tak jak są ludzie, którzy są wyjątkowo wysocy i bardzo niesamowite dzieci, które faktycznie czytają poniżej 3 roku życia. A czy słyszeliście o tym czymś jak rusztowanie, tak, ale myślałam, że może jest jakiś o rusztowaniu, metodzie rusztowania. Vygotsky, yes. Where you observe a child and the goal is for the parent with close observation to help them take the next step, but the awareness is when they're ready for it. And you sort of aware, you try, and if it doesn't happen, maybe you try a second time, but then you let it go, and then you try maybe a week or so later. That's called scaffolding. So it's allowing the child to do it, but you're just sort of helping them move forward. Chodzi o, w tej metodzie obserwujemy dziecko, rodzic obserwuje dziecko bardzo uważnie i pomaga mu jakby podejmować te następne kroki. I na przykład jeśli wydaje się, że dziecko chce czegoś spróbować, no to próbujemy. Może raz się nie uda, próbujemy drugi raz. Nie działa, no to nie szkodzi. To wycofujemy się i czekamy i próbujemy znowu za tydzień. Chodzi o to, żeby właśnie budować takie rusztowanie, że dziecko samo wykonuje te postępy, a rodzic tylko wspiera. Mam jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Czy pan profesor słyszał o metodzie nauki czytania, metodzie symultaniczno-sekwencyjnej stworzoną przez panią Jagodę Cieszyńską z Krakowa? No, I'm not an expert in the techniques of reading, so sorry. Nie jestem ekspertem technik czytania. Ponieważ pani Jagoda Cieszyńska uważa, że nauka czytania powinna przebiegać w takim samym rytmie jak nauka mówienia. Ona jest logopedą, neurologopedą. Well, you know, that's her. She was referencing the work of some lady and that's me. Czytać bardzo wcześnie, zaczynamy od samogłosy z dziećmi między 9 a 10 miesiącem życia. Najczęściej to dotyczy dzieci, które nie zaczęły gaworzyć, wychodząc z tego założenia, że dziecko będzie uczyło się mówić od słowa, my samogłoskę uważamy za słowo, od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. I dzieci z różnymi problemami, także dzieci z zespołami genetycznymi, jak dzieci ze Spendalna, uczą się czytać i zaczynają mówić swoje pierwsze słowa, czytając te słowa. Zaczynamy zawsze od takich zadań łatwych, czyli samogłosy całościowe wyrazy to symultanicznie przetłumaczane i sekwencyjne czytanie. Mamy dzieci z zespołem Downa czytające w 4 roku życia, dzieci neurotypowe czytają między 3 a 4 roku. Do 3 nie ma problemu. I would love to see the data and have a longer discussion. The sequence you're describing is a sequence, a normal sequence. The question is, can you speed it up? Bardzo bym chciał poznać więcej danych na ten temat i porozmawiać na ten temat więcej. Ta sekwencja, którą pani opisuje, to jest normalna sekwencja. To właściwie pytanie jest, czy można ją przyspieszyć. Yeah. And the other thing... You can. What? She says, yes, you can. I would appreciate if you could send me, I would like to see the research, because I'd be very interested. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby przesłała mi pani badania i informacje. And also remember, there's 10 to 15% of children have dyslexia, which you all
see in the schools. Pamiętajcie też, że 10-15% dzieci ma dyslekcję, z czym się na pewno spotykacie w szkołach. And you know, there's something called the dyslexia paradox, is that identifying and intervening early matters, but most children aren't identified till age 8 or 9, and by then, not only are they behind in reading, but they've also, you know, become angry and depressed because they're not successful. And there's a lot of work now to develop early screening, you know, using some technology, because most of dyslexia has to do with sound, symbol, phonetics association. But the other thing, the biggest, oh, I'm sorry. Więc w sprawie dyslekcji mamy taki paradoks, że ją należy identyfikować jak najszybciej, a niestety w tym momencie bardzo często dzieci dopiero w 8 czy późniejszym roku życia są identyfikowane jako posiadające dyslekcję i w tym momencie już po pierwsze są opóźnione w czytaniu, a po drugie już mają takie skojarzenia z tym, że to je unieszczęśliwia i powoduje w nich złość i frustrację. Więc bardzo musimy pracować nad tym, żeby nauczyć się wcześniej identyfikować to. And you finished on the, so we need to work on a way to identify it sooner. The biggest prediction, and you all in school can think about it, is what I tell pediatricians. If a mother or father had trouble learning to read, that's a sure sign that there's, that child I would look at closely, watch closely, and the first signs that they're having difficulty, you know, to get a specialist in with them. Więc jeden z symptomów, jeden ze znaków wczesnych, który można rozpoznać, to jest, jeśli mama albo tata mieli kiedykolwiek problemy z czytaniem i uczeniem się czytania, to są dużo większe szanse, że to dziecko też te problemy będzie miało, więc można zwracać bardzo dużą uwagę na dziecko, którego rodzice mieli takie problemy i wtedy szybciej zareagować. This lady has been waiting for like an hour. Sorry. Mówię o tym, że kiedy publikujemy na temat czytania, umysł się tam rozwija. Natomiast jak myślę o tym okresie za 3-latka, to tak naprawdę naszą rolą, czyli specjalistów współpracujących z rodzicami, z mamami, jest tak naprawdę wzmacnianie ich, czy umiejętne komunikowanie, czym jest czytanie. Bo tutaj, ja mówię o czytaniu, mówię o tym, że to jest wzmacnianie relacji. Kiedy dajemy dzieciom książkę, tak jak myślę o pediatrach, przekazują tę książkę, to ona się staje kolejnym zadaniem, które w dzisiejszym świecie jest tych zadań nawet bardzo wiele, rodziców w ogóle nie. W tym momencie ta książka się sama nie będzie przekazana, to sobie wyobrażam, czy to się dzieje, czy nad tym też pracują właśnie Państwo u siebie, żeby osoby specjaliści, te pediatrzy na przykład, potrafili zamodelować taką mamę, na przykład umieć mówić jej językiem do dziecka, czy pomagać z dzieckiem, czytać tę książkę. Bo sama książka dzisiaj jest, widzimy to, że za mało, także to właśnie ta zmiana kulturowa, że one leżą te książki, ale one nie mają tego życia, bo ja nie myślę, że to jest winą rodziców. I couldn't be talking at the same time as she was. So that that you were talking a lot about that reading is not just reading but building relationships, and she was wondering how we're that it's very important to make sure that when professionals such as pediatricians talk to mothers, they don't just hand over the book, because the book then just becomes another challenge that the mother has, and she has so many. So then what happens is what happened in the hospital, where it's available, but it isn't used. So the talking about modeling this reading and talking about how it's not just learning to read, it's building relationships and interactions. What are your thoughts on this? I agree, and our challenge is professionals is how do we communicate that information to parents and other people in a community, and it's going to be more than just telling people. I think some visual, you know, pictures of, you know, a parent and child talking and the brain lighting up versus a machine, and it's not, you know, I think we have to take some techniques from marketing and communicate effectively what we know. Tak, to jest bardzo absolutnie prawda i to jest właśnie nasze największe wyzwanie. Jak to zakomunikować społeczności, jak to zakomunikować rodzicom? Myślę, że trzeba będzie wykorzystywać metody z marketingu, żeby korzystać z komunikacji wizualnej, może nagrania pokazujące, jak ten mózg się podświetla w takich sytuacjach, a jak nie podświetla się w interakcji z maszyną czy z ekranem. To jest nasze wyzwanie.